Chciałabym zapytać Panią o to, jak komunikować się z najmłodszym pokoleniem konsumentów? Najmłodsze pokolenie konsumentów, czyli generacja alfa, albo jak też mówi się o nią Glass Generation, czy ta generacja, która się wychowała na ekranie, to generacja, z którą komunikujemy się przede wszystkim przez social media. To jest ich środowisko, oni tam dosłownie mieszkają. Dla nich już nie trafia serwis tradycyjny, dlatego przede wszystkim nasze główne kanały komunikacji to jest TikTok oraz YouTube. To jest komunikacja przez wideo. Od kilku lat mówi się, że wideo jest najważniejszą formą komunikacji i właśnie te najmłodsze pokolenie udowadnia, że tak będzie. W tę stronę będą szły wszelkie tendencje. Oczywiście to nie jest każdego rodzaju wideo. Dla naszej generacji alfa wideo musi być krótkie, przyswajalne, emocjonalne, co bardzo ważne, naturalne. Oni cenią autentyczność. Oni chcą zobaczyć nie ustawione, wyfiltrowane filmy, tylko chcą, jeżeli widzą materiał o kosmetykach, to chcą zobaczyć, jak on naprawdę działa, chcą zobaczyć twarz człowieka bez makijażu i potem w makijażu. To robimy między innymi wizażu. Nasze redaktorki, które dają twarz do testów kosmetyków, pokazują, jak wyglądają naprawdę. Niczego nie upiększamy. To właśnie ceni generacja alfa. Ceni też, co bardzo ważne, oni deklarują, że bardzo odróżniają wszelkie fake newsy od prawdy. Nie wiem, jak to robią, bo myślę, że nawet specjalista się czasem to nie udaje, ale bardzo w to wierzą. Cenią też trend eko, cenią produkty polskie. To są dzieci. To są jeszcze dzieci, ponieważ generacja alfa, najstarsza alfa ma w tej chwili 14 lat. Urodziła się w 2010 roku. Ale oni już mają ogromną świadomość. Oni znają kosmetyki, znają trendy, znają doskonale to całe środowisko. Czasem aż trudno uwierzyć, kiedy się patrzy, jak wielka jest ich wiedza. Myślę, że będą docelowo stałymi użytkownikami, takich odbiorcami treści beauty. Już w tej chwili widać, że ogromna część jest. 1/4 użytkowników TikToka to jest właśnie generacja alfa. I widzimy, że bardzo duża część z nich to jest właśnie sieci w tematyce beauty. A jak to, że coraz młodsze pokolenia, głównie dziewczynek, sięgają po kosmetyki, jak to się przełoży na rynek beauty w przyszłości? No mam nadzieję, że jak najlepiej. Oczywiście tu jest ogromna rola tego, jak to będzie pewna edukacyjna. My jako wizaż, który jesteśmy na rynku 25 lat, tę rolę edukacyjną zawsze traktowaliśmy bardzo poważnie. Rola edukacyjna serwisów, rola edukacyjna social mediów, rodziców na pewno niezbędna, bo wiadomo, to może pójść w różne strony i były przypadki, tak jak w Stanach dzieci sióstr Kardashian, które pokazywały, że można używać kosmetyków przeciwstarzeniowych, jak ma się 11 lat. No to uważam, nie w tą stronę to powinno pójść, ale wierzę, że to będzie ogromna grupa użytkowników, ogromna siła nabywcza kosmetyków. My w tej chwili na wizerzu przeprowadzamy testowania 16+. To może nie jest gen alfa taki ścisły, ale to nawet zostało ukute przez badaczy opinii społecznej takie sformułowanie, że to jest gen z alfa, czyli ten gen łączący alfę i Gen Z. I zaczęliśmy te testowania, oczywiście za zgodą rodziców, z wszelkimi dochowanymi formalnościami prawnymi. Odzew był ogromny. Widać, że dziewczyny chcą testować, chcą się potem dzielić opiniami, więc też edukować swoje koleżanki inne, co jest bardzo cenne. Myślę, że wchodzi na rynek, pamiętajmy, że ta alfa to jest ta docelowo to ma być ta największa grupa nabywcza na rynku, ta największa grupa konsumencka. I oni myślę, że wejdą już tu bardzo wyedukowani i z bardzo określonymi potrzebami. Muszę powiedzieć, że na wizerzu, na przykład na TikToku świetnie się oglądają perfumy. I to jest właśnie też ten młody odbiorca. Perfumy są dla niego obiektem pożądania. Chce kupować, bo oczywiście namawia rodziców, żeby kupić. Myślę, że on dalej też tę tendencję będzie podtrzymywał.